Polecając odmiany rzepaku ozimego do produkcji 2024-2025, nie możemy pominąć odmiany Batis, która jest tutaj za mną. Przede wszystkim odmiana sprawdzona w wielu sezonach w Polsce, zarejestrowana w 2020 roku jako propozycja hodowli Rapul. Odmiana posiadająca odporność na wirusa żółtaczki rzepy, a przede wszystkim posiadająca cechy, które pozwalają jej produkować wysoki plon nasion w każdych warunkach przy bardzo dużym zaolejeniu. Przede wszystkim, co widać, jest to roślina niska, silnie rozgałęziająca się już od podstawy, bardzo odporna na wyleganie, posiadająca głęboki system korzeniowy, dający jej przewagę w warunkach suszy i na słabszych glebach. Do tego odmiana o sprawdzonej zimotrwałości i zdrowotności, głównie dzięki odporności na wirusa żółtaczki rzepy, ale posiada również wysoką tolerancję polową na suchą zgnieznę kapustnych oraz na wertycyliozę, czyli bardzo groźną chorobę płodozmianową w ostatnim czasie w produkcji rzepaku ozimego. Te wszystkie cechy pozwalały jej plonować wysoko na słabszych stanowiskach, a na lepszych w zasadzie odmiana bije rekordy. Potwierdzeniem tego jest pierwsza lokata w doświadczeniach rozpoznawczych prowadzonych przez Coboru w roku 2020, gdzie odmiana spośród wszystkich 73 badanych odmian była numerem 1 w plonie tłuszczu i w plonie nasion. Ponadto 125% wzorca w latach 2018-2022 w doświadczeniach Coboru. Natomiast jeżeli chodzi o produkcję, tu mamy rekordy. W roku 2022 odmiana Batis odnotowała 2 rekordy wojewódzkie ze średnim plonem 5 ton 811 kg, zaś w roku 2023 były to już 3 rekordy wojewódzkie ze średnim plonem 5 ton 828 kg. Podsumowując, Batis to niesamowicie plastyczna odmiana rzepaku, łatwa w uprawie, gwarantująca uzyskanie wysokiego plonu nasion z dużą zawartością oleju, co dodatkowo zwiększa przychód z jego uprawy.